zapach właśnie palin z usuwa. Futerku, o, kolega tutaj jedzie. Postaram się go tutaj objechać. Co to jest? 125. Jedzieć. Ciekawe, gdzie jedzie. Ale wiecie co, nawet jakbym miał 50, to też bym był zadowolony, no bo to jest coś fajnego. Może będzie chciał się golnąć w tym. Chyba, żebym usiadł z tyłu na siedzenie. No ja nie potrafię. No i gdzie tu przechodzisz? Gdzie? Masz tam przejście dla pieszych. Ale hamulce to tutaj on ma brzydko normalnie. Mam tylko nadzieję, że mi paliwa nie zabraknie. Ale powiem wam, kurczę, no coś pięknego, no uwielbiam jeździć skuterem. Ale mówię, nawet jakbym nie miał tego, a bym miał inny, bym pojeździł. Tomek dużo objeździł skuteru. Na enduro. A raz to nawet utopił nam skuter. Trzy utopienia, trzeciego nie przeżył. No pozdrawiam wszystkich maniaków skuteru. I mówię, zachęcam. Niekoniecznie musicie kupić motocykl duży. Zaczynajcie od skuterku. Thank you.
Ten skuterek to już jest wyjątkowy, no taki leciutki. Aluminiowa konstrukcja. Żeby on wyrywał na koło, by trzeba było go trochę przestawić, nie na prędkość, tylko na moc, żeby szybciej od dołu brał. Cicho, bo ja tutaj pierwszy raz jadę i mam pierwszeństwo. No, teraz się jaku podładuje. To i odpali z akumulatorka. Chyba z miejsca on by najlepiej poszedł na koło. Ten skuter to rakieta. Ile ma przejechane? 18500. Pamiętam, co Tomek wyczyniał tym skuterem na podjazdy, na piony. I po piachu, i po twardym, i po lesie. Non stop w użyciu był. I ten pierwszy to bez remontu. O jeden. Ten pierwszy, nie wiem, chyba to Klaudia go kupiła i dała Tomkowi. To była taka historia. Także jak jest jakiś specjalista od wyrywania na skuterkach, to zapraszam. Niech przyjedzie, niech pokaże. Jest bestia. Jest bestia. Muszę wam powiedzieć, że nawet się uszczelniło, nie leci mi ten płyn. Nie ubywa. Nie wiem. Miał takie coś.
No wydech ma losy, robi robota. Czerwone zaciski, felgi pomalowane, troszkowo, bez lipy. Pod kolor ramy. Opony jeszcze nawet nie dojechane. O jany, jeszcze tętki mają. O jany. Żarówki LEDy. Kierunkowskaz. O, to jest coś fajnego tutaj w nim. Teraz. To jest to. O, nawet z tyłu pali. Tak patrzę na te buty Lita, kurde, naprawdę są rewelacyjne po prostu, nie? Kurczę, innych butów na sprzęta nie chcę. Tak do jazdy po mieście, do świrowania. No. Czyli nie ma co czekać na przygodę z motoryzacją. Zacząć już od skuterka. Mało jeżdżony, kurczę, ten mój teraz jest. Ale słuchajcie, jeżeli macie jakąś ekipę skuterową, no to wbijajcie, umówimy się kiedyś. Pojeździmy nawet trochę dalej. Niekoniecznie tylko tutaj po mieście, ale fajnie tak też po mieście taką bandą skuterową sobie pojeździć. Skutery rządzą. Skutery uwielbiają miasto też. Mówiłem, że zapali. Skubany, jak się akumulator podładuje. Jakbym dobry akumulator tu dał, to 100 na 100 by palił. Ale zmienię. Popsuło? Nie, chyba. O, coś się popsuło? Coś się popsuło? Nie. 50? Do widzenia. Że tutaj akurat przy tym skuterze 130 prędkość to jest taka fajna, takie 110 to jest przelotowe. O, jakiś motocykl będzie się chciał ścigać może. Mam nadzieję, że nie policyjny. No to jeszcze tutaj wymiotę go. Daję trochę, że wolno jadę, niech mnie wyprzedzi. O, dwa są. Siema.